Siemanko wszystkim. Kurwa, rudy gołąb by mnie skasował. 2 maj, godzina 16:45. 3 godzinki dzisiaj ustawione. Już mi się nie chce baczwórek jeździć. Trójka to jest tak optymalnie. Temperatura dość spoko dzisiaj. Nie grzeje, tak? Wyszedłem 10 minut spóźniony. Musiałem wbić niezdolność do pracy. No, ale od tamtej pory minęło już 7 minut. I nie mam zamówienia. Pasowałoby gdzieś z górki przelecieć, żeby dotrzeć hamulec, bo zmieniałem oponę z tyłu, założyłem tą szprychę i musiałem zapaćkać tarczę hamulcową, bo nie, zaczął łapać już. Skuban. Psaducy. Ale wydupcyłem pedałem w krawężnik. Chuj, widzisz, się nie skrzywiło. Dobrze, że nie wydupcyłem. O, pani z Pizza Hut chyba. Ta, co o tym bolcu mówiła w którymś tam odcinku. Chyba chodniki nie obowiązują. Kurwa, jest wtorek. Czy tam środa? Chuj, nie, czwartek już jest. A ja się czuję, jakby była niedziela, albo przynajmniej sobota. Mały ruch samochodowy. Ludzi na mieście dużo. Dobra, jadę w stronę rynku, bo na Kazimierzu żadne zamówienie mnie nie zaszczyciło. Jest, jakieś zamówienie ze szlaku. Customerek, no to jademy. Za 15 minut będzie gotowe. Na ulicę Hugo Kołłątaja. Hugona Kołłątaja. Oj, telefonik.
Proszę mocniej uderzyć drzwi. Nie ma sprawy. Jak chciał się pierdolić, to ja potrafię. Tak? No nie chciałem na siłę, bo to... Ale jak pani powiedziała, że można pchnąć, to pchnąłem. O, proszę bardzo. Do widzenia. Wzajemnie. Galeria Kazimierz. Maczek. Nie wiem, gdzie ja tu wyjadę. Ale jadę. Cipie. Kurwa, ślepa uliczka. Dobra, nie kombinuję. Pierdolony czujniczek, ale mi to wkurwia. Odłączę to w chuja za chwilę. Kurwa, no pod górę przestaje działać, no pojebie mnie. Dobra. TS. Nie dotrze się chuj. No i ujebał się w chuja ten czujnicz. Pierdolę. Dobra, muszę go skurwysyna w palcach trzymać. Dostarczam to i jadę na chatę to jakoś przymocować. Lepiej. Dzień dobry. Jedno i drugie. Dzięki. Spoko. Ogródeczki mają. Kurwa, jak tak stoję na skraju, to mi się nogi uginają. Przejebane. Fajnie ten kokon do siedzenia. Tylko szkoda, że ktoś, kto siedzi sobie na tym balkonie, to ma widok na sąsiadów tutaj, w tym bloku. Ile by to lepiej, bo ja miał widok na Wisłę. Z drugiej strony ten balkonik. Ja miałem sobie pauzę wbić, żeby jechać to do domu zrobić. To potwierdziłem zamówienie, będąc w tym pierdolonym bunkrze, gdzie nie ma zasięgu i niby potwierdziło, ale nie potwierdziło, a tak naprawdę potwierdziło i nie byłem w stanie trzepać pauzy, bo wlepiło mi już kolejne zamówienie. Złapane fachowo, szybko na zipach, nawet nie było czasu obcinać tego. Globo mi już wypisuje, czy wszystko w porządku ze mną. Ze mną tak, ale Robel się pierdoli. Michael na bedwingu jeździ. Bym miał tyle pieniążków, to bym se jakiegoś speca kupił. S-Worksa. Czy jakiegoś innego treka. Chyba, że współpracę ma z Decathlonem.
kurwa, jak kombinowałem z tym czujniczkiem. Tu na super glue, tu na kleju na ciepło, jakaś dwustronna taśma. Zapomniałem zupełnie, że jedyna i nigdy niezawodna jest tytytka. Trzyma jak złoto, działa. Kurwa, nowa operacja kartą. Myślałem, że mi pieniądze ktoś wpierdolił. YouTube Premium sobie pobrał opłatę. Gotówka będzie. 7F? Trochę spóźniony, ale jestem. Dzięki. Miodowa 42. Kurwa, źle podkładkę założyłem, jak koło zakładałem. Bo mi spadła z ośki. I zamiast ją założyć od strony kasety, to założyłem ją od strony tarczy. I nawet bym nie zauważył, że coś jest nie tak, tylko znowu przy pedałowaniu do tyłu spada mi łańcuch, czyli jest źle wyregulowana przerzutka. Czyli podkładka jest z chujowej strony. Dlatego właśnie mam takie łapy, bo co chwilę chuj spada. Sara apartament. To jest jakiś Aaron, a nie Sara. Dobry? To jest tutaj, tak? Nie byłem pewien, ale dobra. Tylko tu weczka 69 zł. Wydawać tam resztę? Nie trzeba, dzięki. Proszę bardzo, smacznego. Widzenia. Pizza Hut tu z Podgórskiej. Niby będzie za 3 minuty. Ale wiecie, jak to jest z pizzą. Proszę zamknąć oczy. O kurwa, ale żem odjebał. No. Pizza Hut lubią mieć poślizg tak z 5-15 minut. Mogę odebrać, trzeba zapłacić. Dobra. 183? Globo? Minutes later. Gdzieś tu jest 183. Tam gotówka była, nie? Dobra, bez tej drobnej. Spoko. A chcesz coś do picia? Nie, dziękuję. Okej, dzięki. Nie wypadało powiedzieć, że chętnie bym browara przechylił. Pierdoliłbym się pod tą fontannę, gdyby nie to, że cały plecak miałbym mokry. Senacka 11.
Jak zacząłem się rozkładać z tym plecakiem, to myślę, pizza. A to chuj, surprise. Jakaś zapiekanka. No to składam się z powrotem. Dzień dobry, tam będzie 106 zł. Żeby dawać resztę? Okej. Proszę. Zobacz się pani. Dwa. Dziękuję, do widzenia. Trochę z tych napiwków nazbieramy może. Na tą godzinówkę dzisiaj. Piąteczki do skarbonki. Dziękuję. Prawie 2 godziny 35 zł. Z tego rynku to pasowałoby w ogóle spierdalać już. Się nie da poruszać. A tak? Okej. Okay. Dziękuję. Nawet nie wiem, kiedy kamerę wyłączyłem, to mi się odbiór nie nagrał. Ale w sumie chuj. Ważne, że się dostawa nagrało. Jest 50, dzień dobry. Na pewno, jasne. Dzięki. No i chuj, chciałem zdążyć się tramwajem, no to kurwa torek. Pozostałe. Szkoda gadać. Poglądamy auto przynajmniej. Chyba koła jak od motoru. No dobra, jedzie już chyba. Te wózki golfowe w Krakowie, ja pierdolę. Bocie 19A naprzeciwko Barona. A przecież Baron jest na Przemysłowej. Hokach Place naprzeciwko Barona. No jest. Jak ja mam tam przejechać? Trawa rośnie. Uj, tu przyparkuję. Dzień dobry. Bardzo. Do widzenia. Urbex widzowie.
Idealna miejscowa na majóweczkę. 50 niecałe 3 złote w 2 godziny 10 minut. To plus ten napiwek, który dostałem. To nie wygląda to nawet źle, zwłaszcza, że wyszedłem się 10 minut spóźniony. No, takie niecałe 3 dyszki na godzinę jest. Także jest spoko, no tylko żeby teraz coś dalej wpadało, bo od 3 minut przestój. Dostałem komentarz w ogóle. Film się wrzucił. Przeczytajmy. Marcello 9855. Akurat razem z powiadomieniem przyjechało moje globo z kebabem. Miłego oglądania wszystkim. Tobie również miłego dnia i wieczoru. Piona. Piona, ziomuś. Smacznego. Pozdrawiam dyrekcję. Wiktor 5607. Pozdrawiam, Wiktor. $63 w gotów przeglobu. 3 kurwa z 5 dychy każą wpłacać. Będę drugi raz zapierdalał dzisiaj do wpłatomatu. Już byłem, bo wczoraj mi pani zaznaczyła w aplikacji, że płaci stówką. Miała do zapłacenia 97 zł, więc tam się trójeczka na piwku wpadnie jak złoto. A tam mi wyskakuje z 200 i mówi, że źle sobie tam zaznaczyła, dzwoniła do Globu. I w Globu jej powiedzieli, że niech zapłaci tą 200, kurier się będzie kontaktował z nimi. To sobie myślę, jak ja mam się kontaktować z nimi i dupcić się. Tylko, że trzeba było iść zrobić taki manewr, że wpłaciłem to 200 zł, wypłaciłem 170. 150, co ja dupcę. 150 i rozmieniłem sobie. Wolałbym gdzieś wziąć i wydać te pieniądze, żebym nie musiał lecieć do tego wpłatomatu. Nie ma zamówień. Aplikacja się zdupsyła chyba. No mało kto mnie zauważa. Taki kurwa malutki jest, że mnie nie widać. Te rękawiczki co masz, to nie byle co. Spoko myślę, co by nie kupić. No spoko są, tylko rzepik. Nie lubi się z tą siateczką u góry. Już mi się całe zniszczyło. Przez to, że... No w tym nie. Jak mi się górny zamek zdupcył w tym... w Glovo plecaku, otwierałem boczne drzwiczki. I na tym rzepie tam właśnie zjechałem. Wiem, że godzinówka nie najgorsza, nie?
To właśnie spadło gdzieś do 25 już. Nie ma zamówień. Dobra, spierdalam do domu, szkoda mi czasu. Nie będę kurwa jeździł przez godzinę w kółko. Za darmo. Także no, ten dzisiejszy dzień zaczął się chujowo. Skończył się też chujowo. Jakby co, to siedzę już 20 minut w domu i dalej zamówienie nie wpadło. Chyba już nie wpadnie. A może i wpadnie. Ale ja się nigdzie nie wybieram.